Dawno nie gadaliśmy, no nie? No weź, stary. Rafał czuje coraz większą presję ze strony rodziców, nauczycieli i swojej ambitnej dziewczyny. Liczy na to, że koledzy doradzą mu, co ma robić. Nic, kompletnie zero. Ty to wieczne problemy i problemy. Popisem w dupie, no. Zauważyłem. A wiesz, co ci powiem? Co? Wiesz, co laski robią, jak mają taki problem? Wychodzą za mąż. No właśnie. Jak one, to i ty też. Ożyń się z Zuzą. Stary, akurat jej rodzice mają pełno hajsu. Ależ oczywiście. Stary, no w sumie dobry pomysł, nie? Dadzą im kasę na mieszkanie, na życie. Ona później stanie się słynnym doktorem czy coś. Dolary. Spanie na sianie. Ej, bez kitu. A to nie jest głupi pomysł. Ej, to jest zajebisty pomysł. Ej, dobra, to weźcie mi, dajcie kasę. Pożyczcie mi kasę na pierścionek. Jaja sobie robisz, prawda? Nie, no ale serio, poddam. Ej, ty bilu, żart to mało. No nie, bo ty wsiąłacie. Przecież wyskakujesz z hajsu, Mateusz, nie? Powiedz, co robicie. Przecież wiem. Ja żartowałem z tym ślubem, ale w sumie to nie jest wcale taki głupi pomysł. Ja naprawdę kocham Zuzę. Mógłbym się z nią ożenić nawet dzisiaj. Sprzątałbym, gotował, wspierał w jej karierze. Robiłbym wszystko, żeby była szczęśliwa. Byłbym idealnym mężem.